dzisiejszym odcinku kupujemy cały karnet w Stumble Guys. A więc widzę dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku otworzymy cały karnet. Jak możecie zobaczyć, karnet oczywiście ma jak zwykle 30 poziomów. Są tutaj kręcenia, są różne rzeczy. Być może, nie wiem, trafimy coś specjalnego. Na pewno dzisiaj zagramy nowym skinem, przetestujemy te wszystkie rzeczy, porolujemy, polosujemy, więc oglądajcie ten odcinek do samego końca. No i tak szczerze, zazdro Rafa, bo też bym chciała taki karnet, ale słuchajcie, jak zostawicie pod tym odcinkiem mnóstwo łapek w górę, to na pewno też kupimy karnet na moim koncie. Dobra, no to co, ja przechodzę po prostu do aktywowania Battle Passa, ja z Fortnite'a, tak mi zawsze to zostaje. 1200 gemów, widzę, umówmy się w ten sposób, kiedy ja kliknę tutaj za 1200, to wy klikacie łapkę w górę. Zobaczymy, czy nam się uda. Także 3, 2, 1. Powinniście teraz zostawić właśnie łapkę, zasubskrybować kanał. No i słuchajcie, mamy zakupione i pierwsze co... odbieramy tutaj świetnego kangurka KO. No nie oszukujmy się, jest to kangurek KO. Ja, mi się mega podoba ten skinek, także zaraz zobaczycie, jak on wygląda w grze, ale to nie wszystko, ponieważ będziemy sobie robić tak, że otworzymy 10 poziomów, bo no sprawdzimy po prostu, jak to wszystko wygląda w gierce i będziemy otwierać cały battle pasik. Ewela, czy ty jesteś tam zazdrosna cały czas, czy nie? Tak właśnie miałam tutaj powiedzieć, tylko nie chciałam się wtrącać, bo tak się nakręciłeś to chyba przez tego kangurka, że właśnie ja ci najbardziej zazdroszczę tego kangurka, jak grałam w tą grę kangurek KO i ten skin najbardziej mi się podoba z całego karnetu. Ej, ale co ciekawe, ja też grałem. Słuchajcie, także lecimy. Kolejna losowa tutaj, losowe, szczęśliwe kręcenie. Trzymajcie kciuki, żeby były jakieś legendy, jakieś powtórki, bo zawsze mamy z tego żetony, a im lepiej, no to tym więcej. Im lepsza klasa, tym więcej. No zawsze mamy 8 tutaj żetonów. Dobra, odblokowujemy za 30. Mamy oczywiście 50 gemów, które bierzemy. Mamy 10 żetonów. I następnie znowu musimy wydać 30, żeby odebrać 50 klejnotów. Kupujemy oczywiście kolejny poziom i mamy tutaj animację zaczepki. Bierzemy oczywiście. Mamy znowu kręcenie. Słuchajcie, trzymajcie kciuki za fajne rzeczy. Tylko czy... aha, zwykłe lub lepsze. W ogóle jestem ciekaw, czy tu może być... ej, legendy trafię. O nie, legenda. No, myślałem, że będzie legenda Ewela. Prawie była legenda. Ej. Dobra, losujemy dalej. O, tu jest rzadkie lub lepsze. To jest lepsze. Rzadkie lub lepsze. Dawać coś specjalnego. No nie. Tutaj najgorsze jest to, że są różne animacje i jak tu będą jakieś takie trollowe, to mam przegwizdane w następnych odcinkach z Rafałem. Tak, właśnie jest nowa rękawica, ale to dopiero na samym końcu, widzowie. Przetestujemy tą rękawicę, zobaczymy, jak ona faktycznie wygląda. No i co? Mamy tutaj jeszcze, odblokujmy sobie do dychy i zagramy gierkę właśnie tym kangurem, żeby zobaczyć, jak to wygląda wszystko. Odbieramy tutaj wszystko, 30 gemów kolejne. Tutaj żetony. Tutaj znowu mamy coś takiego, więc odbieramy kręcenia. Tu pewnie znowu dostaniemy po prostu żetony i to by było tyle. No, patrzcie się. Dostaliśmy... Ewelę dostaliśmy. Co to znaczy? Nie mówcie jej. No, sprawdzi co, sobie na odcinku. Jakiegoś trolla pewnie. Ej, wyposażyłem cię przez przypadek. No to co, ja wybieram teraz kangurka. Wchodzimy teraz do gry i zobaczymy, czy kangurek... sobie poradzi. No to przechodzimy do testu kangurka. Słuchajcie, tak wygląda kangurek. Ewela swoją drogą ma tego nowego skina. Wy jeszcze tego odcinka nie widzieliście. Oczywiście, jeśli chcecie go zobaczyć, no to subskrybujcie kanał z dzwonem. Ewela, jak ci się podoba mój kangur? Moim zdaniem jest super. No bardzo fajnie, tylko musisz sobie zmienić z tyłu kroki, ale moim zdaniem u mnie też to kozacko... O, Rafał tam spadł! Tarak, że taki z niego kangurek KO, że tutaj zalicza doły. Przecież ja jestem za tobą, Ewela, popatrzcie. Ej. Ale jestem ja tutaj na brzuszku, ja jestem tutaj fajnym kotkiem, takim leciutkim i patrz, co zrobię. Ja tu z rękawicy, zaraz im dynknę. Ja nie mogę używać tutaj tej kopa. Coś mi się popsuło. Jest problem ogółem, bo nie doszedłem tam. Także, dobra, jestem z powrotem. Wchodzę. Tym skinem, Rafał, już masz taką przewagę psychiczną nad innymi graczami. No, ja taki słodziutki kociak. No to ja tutaj no jestem właśnie, taka, wiesz, właśnie słychać po głosie, jaki jesteś jaka jesteś słodziutka. Ewela jest ja trochę przeziębiona. Jestem słodziutki kociak. Ej, spadłem. Nie, ja po prostu... Ewela, spadłem. Nie. No spadłem. Rafa, co ty gadasz? Jak no. Tutaj muszę teraz... Ja wygrałam, także co? Dobra, słuchajcie, jako że spadłem, no to lecimy dalej do Stumble Passa, więc ja tutaj przechodzę do odblokowania. Oczywiście kolejne 30 gemów. Bierzemy tutaj emotka KO,
Następnie mamy znowu animację. Mamy znowu wydać 30 gemów. Ja jestem ciekaw tego jeszcze jednego skina, ponieważ jest jeszcze jeden skinek, wiecie jaki. Odblokowujemy znowu, bierzemy żetony i w końcu mamy losowanie. Dobra, losujemy. No i zobaczmy. Pewnie z tych losowań to i tak pewnie nic nie będzie, ale ważne są te skiny. Oj, taki kangurek, ale człowiek. No nie? Tak można powiedzieć. Taki duplikat. Dobra, ja już go miałem, nawet nie wiedziałem. Dobra, 30 gemów. Kolejne losowanie. Ewela, jak tam? Też byś chciała pewnie taki karnet, co? Tak, ja bym chciała tego ostatniego skina, chociaż nie wiem, czy ten kangurek mi się bardziej nie podoba. No właśnie, o, mi się wydaje, że ten i ten jest fajny, ale kangurek jest dużo lepszy w grze, nie wiem, czy zauważyliście, niż w lobby. W sensie w lobby jest jakiś taki dziwny. Dobra, animacje zaczepki, tutaj znowu będą klejnoty, zabieramy sobie te gemy. Znowu, 17 poziom już swoją drogą. Bierzemy te rzeczy i znowu losowanko. Zobaczmy. Co tu będzie? Legenda. No wygląda na to, że zwykłe, okej. Okay. W sumie tego można było się domyślić. Lecimy, znowu mamy tutaj rzadkie lub lepsze. Boom. Czy będzie? Ewela, trzymasz kciuki? Tak, trzymam kciuki. Ej, legenda? Nie. Ej, czemu teraz blokujesz zaczepkę. Właśnie, będzie zaczepka. Oh, yes. Dobra, bierzemy tutaj 50 gemików, bierzemy 10 żetonów, odblokowujemy kolejne rzeczy, żetonki bierzemy. Ej, i to już będzie 21. Weźmy tą zaczepkę i zagramy meczek, zobaczymy właśnie tą animację zaczepki. W ogóle jestem ciekawa, co chodzi. Jeszcze jedno szczęśliwe kręcenie. Ale wcześniej też miałeś zaczepkę na 15. No właśnie, ale nie wiem, czym to się różni. Musimy sprawdzić, co tam dostaliśmy tak naprawdę. Nietypowe. Wchodzimy do stosu i mamy tutaj te animacje. Tylko która to jest ta animacja zaczepki, którą my dostaliśmy? I wydaje mi się, że to jest chyba to, albo to i to. Ej, to będą chyba te dwie zaczepki, tak mi się wydaje. Chyba, że to... Ej, ale sztos! Dobra, bierzemy to, bierzemy tutaj. Bierzemy wszystkie, słuchajcie, przetestujemy te wszystkie trzy. Ale to jest sztosik. Mega fajnie to wygląda, wchodzimy do gry. Okej, jesteśmy z Ewelą na ostatnim miejscu i słuchajcie, ja chcę przetestować zaraz na niej te wszystkie tutaj rzeczy. Ewela, czemu się pchasz przede mnie? Co jest z tobą? Bo jestem fajnym, miłym kotkiem i tutaj, wiecie, cicha woda brzegi rwie. Dobra, przechodzimy. Ej, a jakbym tutaj to zatańczył? Co się stanie? Ewela, próbować? Na mecie, czekaj, na pewno dojdziesz jako pierwszy tam, będzie dużo czasu i wtedy pokażesz tutaj nowe zaczepki i ja też... Poczekasz na mnie i ja też chciałabym je zobaczyć, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja nie mam karnetu i nie mam takich rarytasów jak ty. A, no widzisz, no trzeba było być grzeczną osobą i ten... Patrzcie się, on jeszcze po głowie skuba nie skacze, ale ten kangurek jest... To są teraz moje dwa ulubione skiny, ten, który tutaj mam, tego kotka i właśnie ten twój, no pokaż. Dobra, patrz co mam, czekaj, uwaga, bo się musi załadować. Bom, pa. No. Ale ej, do tego to jest idealne. Dobra, no, jeszcze jedno, patrz. Patrz. No. To jest, wiesz, do którego? Do tego drugiego skina fajne. A patrz bo na to. Będzie pasowało. No, no, masz takie? Ale tak jest coś widzieć. Ej, dawaj. Ej, jeszcze mnie kopnął. Okej, mamy drugą rundę. Czy tutaj będzie się dało... Ło, już bym spadł. Czy tutaj będzie się dało ten zatańczyć? Czy ja nie spadnę przez to? Jak myślisz? Ja bym nie ryzykowała, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No to Piotr, może... jeszcze i mamy nie remis, tylko finał. Jest, dobra, nie myślę... No, jest, yeah, no, jest okej. Okay. No to mamy finał i pasuje tu przejść jako pierwszy. Wow, 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 dostałem, Ewela. Ja też. Jest. Razem nas walnęło, nie no. Przejdźmy ich, jakiś Krisu tam wyprzedził wszystkich. No dawaj ten swój trik taki, napinanie bicków czy coś, ich tam wystrasz. Nie, bo mnie wyprzedzą wtedy. No to tutaj triki, ja też sobie wykorzystam twój trik. Nie, udało mi się, nie trafiłam. O nie. Rafał, czy ty to wygrasz? Pierwszy win nowym kangurkiem? Właśnie się zastanawiam. No dobra, muszę to wygrać. Musiałem. No to co, przechodzimy teraz do otwarcia już całego karnetu. Więc ja tutaj odbieram wszystko. Oczywiście mamy losowanie. Może ja... W sensie coś specjalnego to ja już chyba wszystkie mam. Chociaż muszę to sprawdzić, ale jestem ciekaw, którego nie mam. O, pingwina dostałem. Ewela. Myślę, że to dobry skinek, czy nie? Myślę, że dobry dla ciebie. Mamy tutaj gemy. Mamy animację zaczepki.
Mamy tutaj kolejne gemy do wydania. Żetony bierzemy. Gemy do wydania znowu. I mamy tutaj kroki. Okej. I 50 klejnotów. I znowu odbieramy tutaj gemiki. W sensie płacimy gemiki. Tak naprawdę odbieramy żetony. I Evela zostało nam naprawdę bardzo niedużo. Bierzemy, kupujemy. W sensie no, odbieramy. I ja jestem mega ciekaw tego ostatniego. Co z tą rękawicą? Bo ja tym jeszcze nie grałem. Mamy dostępy do bety, ale nie robiłem tego tam. W sumie nie wiem dlaczego. Ale dobra. 30 gemów. Odbieramy. Losujemy. A, ten odcinek możemy nazwać co się stanie, gdy kupimy karnet bojowy w Stumble Guys cały. To jest dobry pomysł. Więc zobaczmy. Na Rafy koncie. Nie? Jak widać na razie nic się nie stało. Mamy znowu losowanko. Być może coś będzie fajnego. A być może nie. Widzieliście to? Ewela, miałem prawie coś specjalnego. Co ty gadasz? A mamy tutaj emotkę płaczu. Czy takiego, nie wiem, gostka. Odbierzmy sobie to. No i mamy koguta. Miała baba koguta. Sadziła go do buta. Weźmy kroczki. Weźmy sobie tutaj specjalną emotkę. I oczywiście nowy skinek. Ale on jest pod... Aha! To jest... Aha! On jest ten! On jest coś specjalnego! On fajnie wygląda. Dobra, zobaczmy, czekajcie. Czyli to jest nowy specjalny skin. No to co, bierzemy kroki, używamy ich, bierzemy animację. Nie, weźmy sobie emotki i mamy tutaj to. Użyj i dajmy tutaj za dwójkę. Jestem ciekaw, co tu się będzie działo teraz. Ewela, zapraszam. No to co, lecimy nowym specjalnym skinem. Słuchajcie, przeskakujemy oczywiście tutaj wszystkich. Ewela, jak ci się podoba mój skinek? Dawaj tutaj znaka szybko. Chciałbyś teraz widzieć moją minę. Ja aż spadłam normalnie z wrażenia. Naprawdę, jestem teraz ostatnia. Czemu tobie ręce tak płoną? Ej, kozak, nie? Jeszcze te kroki za mną są mega kozackie. Coraz lepsze te skiny moim zdaniem są w tej grze. Mega mi się to podoba, ale jeszcze jestem ciekaw tej pięści. Jak komuś zaraz lutnę tutaj, to będzie aż się podpali. Aż się podpalą, patrzcie się. Bum! Ale o, dostał. Ja cię kręcę. Ej, dobre, ej, ja to muszę zobaczyć z bliska. Mam nadzieję, że mi się uda tutaj dojść. A! Patrz, Ewela, bum! Jeszcze te kroki tutaj. Ej, chociaż te kroki wyglądają trochę jak takie mini bomby niż rękawice, ale te ręce płonące to jest następny level tutaj w skinach. Bum! Ej, nie dostałaś. Ej, ale powiedz, że mój też słodko wygląda razem z tymi serduszkami. Fajnie to wygląda razem, co? Bardzo ładnie to wygląda, a walentynki już niedługo. Jeśli chcecie, widzowie, challenge walentynkowy, dajcie znaka. Ej, nową mapę dostaliśmy, Ewela! Co? Ej! A to ona jest dostępna już? No nie wiem. Ej, ja nie wiedziałem, że ona już jest. Co tu się wydarzyło właśnie? Czyli mamy... Kupiliśmy nową mapę... Nie, kupiliśmy karnet bojowy i stało się to. Ale to jest ta mapa jak kulki, tylko ten, jako mecz. To jest to samo, tylko jest przerobione na piłki, no nie? No, w sensie jako... Zapomniałem, jak to się nazywa. Jako nie stadion. Wiecie, ale, o co mi chodzi. Tak, ale ona... Tak, stadion. Ale ona jest od razu trudniejsza. Nie wiem, czy zauważyłaś. Dla mnie to jest dużo trudniejsze. Kulki... No ja jestem trzecia, ale te kulki są... Znaczy kulki, te piłki są dużo takie dłuższe i dlatego... Ja tego nie przejdę za chwilę. Przecież tych piłki... Nie przyszedłem. No nie przyszedłem. Widzowie, to by było na tyle. Wypadajcie na ten film, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i do następnego. Trzymajcie się, na razie. Piona.